Karol. Co? Masz tutaj śniadanie. Wiesz, jaki dzisiaj jest dzień? Ile ty mnie razy jeszcze obudzisz? Karol, dzisiaj cały dzień będziemy jeść McNuggetsy. Także masz tutaj stolik sobie, rozłóż go, masz tutaj kurczaczki, otwieramy. Proszę, smacznego. Dziękuję. I dziękuję również wam, ponieważ pod odcinkiem, gdzie jedliśmy bardzo dużo frytek, obiecałem wam, że co 1000 łapek w górę, w kolejnym odcinku, jakim jemy jednego nuggetsa. Ponieważ wbiliście, ja teraz sam się dowiem, ile wbiliście łapek w górę. 171 tysięcy łapek w górę! To 171 nuggets? Tak, będziemy mieć 171 nuggetsów w dzisiejszym odcinku. No bardzo dziękuję za wszystkie łapki, jesteście świetni, ale spokojnie, nie będziemy tylko jeść nuggetsów, ponieważ założymy się o 1000 zł i mam kilka takich zadań i kto zrobi wszystkie zadania, ten wygrywa tysiaka, więc albo ja, albo Jurek. Także no tutaj piszcie... już wiadomo, kto wygra. Tak, piszcie za kim... co? Tutaj już wiadomo, kto wygra. Mam dobry pomysł. Dawaj. Dawaj, jak będzie 150 tysięcy łapek w górę, zrobimy największy McNuggets w Polsce. Po tym odcinku to my nie będziemy chcieli McNuggets już nigdy. Ale jak wam się uda, to zapraszam. 150 tysięcy łapek w górę i robimy po prostu najogromniejszego McNuggetsa w Polsce. I będzie później... taki, wiesz, od tej strony, tak, do tej strony stołu. Później go jemy, także zapraszam, może wam się uda. Ale na pewno uda nam się wbić 4,8 miliona subów, bo to, co robicie, jest grube. Naprawdę zapierdzielacie subskrypcjami, także jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to ten czerwony magiczny guziczek tam pod spodem kliknij, zasubskrybuj. Ponad 4,8 miliona subów. Jurek tatuuje sobie logo TikToka i tego chcemy, więc bardzo proszę, kliknij tam magiczny czerwony guziczek, a my teraz idziemy jeść McNuggetsy. Ale żeby zjeść McNuggetsy, trzeba je posiąść i je zamówić, także bierzemy, zamawiamy. Jestem ciekaw, ile wyniesie mnie w ogóle koszt tego odcinka. Ostatnio poleciliśmy trochę... grubo. 984 zł. Siaka wydaliśmy na frytki, no i później mi ludzie pisali: ale czemu ty narzekasz, to ci się zwróci. Okej, no nawet jak mi się zwróci, to super, ale 1000 zł na frytki. Zamawiamy najwięcej, czyli 20 sztuk. Ile to trzeba? Dawaj może 200 McNuggetsów zamówimy. Dawaj 200. 410 zł. Pół tysiąca na nuggetsy? Prawie pół tysiąca na nuggetsy. Dobra, zamawiamy. Wiesz co, stary, stój. Zeszłym razem zamawialiśmy i męczyli tego, wiesz, kuriera. Może podjedziemy po prostu na McDrive'a. Naprawdę? Podjedziemy na McDrive'a, ja zamówić 20 sztuk po 20... Ja pierdzielę. Stary, ja chcę po prostu zobaczyć, wiesz, twarzy. Ja nie chcę zobaczyć ich twarzy. No dobrze, chcę, chętnie ich zobaczę, ale będą wściekli, także dobrze, zróbmy to. Dlaczego ty mnie, stary, narażasz na takie sytuacje? Na jakie sytuacje się narażasz? Stresuje mnie to, ale dobrze. Niech się zacznie, moi drodzy. Mogliśmy po prostu siedzieć w domku, zamówić dostawę. Po co? No dlaczego tak? Dobra, zamawiamy. Mam nadzieję, że chociaż tysiaka wygram z tobą i to będzie wtedy takie zwieńczenie całego dnia. A wygram tysiaka ze mną. Witamy w restauracji McDonald's. Witam. Ile macie najwięcej McNuggetsów? 20. To poproszę. Jakie sosy? Ja poproszę to razy 20. Dwa razy? 20 razy 20 McNuggets. Dwa razy, tak? 20, 20 razy. Naprawdę? Tak, poproszę. Moment. I do tego ma pan 60 sosów. Dobrze, to możemy zrobić tak, że pomieszajcie te sosy, bo no nie będę tak wybierał każdego pojedynczo, nie? Dobrze, czyli po prostu różne. Tak, poproszę. A co dla ciebie? I do tego poproszę kole zero. I kole zero. I to będzie wszystko. Bo dzisiaj jest to na diecie. Raz kole. Średnia kole zero? Średnia? Duża. Duża. 418. Super. 90. Dzięki. Oni właśnie tam wszyscy przy okienku zebrali i czekają, żebym podjechał i chcą zobaczyć, co za debil zamówił 200 McNuggetsów. A to my. Ty, menadżer, wychodzi z restauracji. Naprawdę? Żartuję, no gdzie? No pro. Ty, rzeczywiście menadżer wyszedł z restauracji. Spojrzał, blołek, dobra, okej. Okay. Poznali nas. Jaka jazda, bo my zamówiliśmy tutaj frytki i gościu, jak usłyszał jakiś, i już krzyczy coś tam: o, to ten pan, co coś tam frytki, i wyskakuje do mnie z okienka: to pan zamawiał frytki? A my: tak, tak. Powiem tak, niewątpliwie jestem atrakcją tego McDonalda. Nie wiem, czy to jest powód do dumy, czy nie. Trochę patrzyli jak na wariata, ale pewnie wiedzą, co się tutaj dzieje, co robimy, że nagrywamy i... tyle. Ale nie byli wściekli, nie byli wściekli, byli bardziej zszokowani, poko, ale wrócimy tu jeszcze. Bardzo dobra obsługa. Dzięki, dzięki. Co, stary, będziemy sprzedawać sosy. 6 opakowań? Może z tyłu... 6 opakowań po 20, to ile jest? Może 120? Masz kalkulator, stary, w telefonie. Na 6 razy 2 będę sobie w kalkulatorze robił. Czekaj, my wzięliście 20 paczek czy 10? 20. No 200. 20 paczek po 20. Powiedziałeś 20 po 20. Co? I ile to jest? Ile to jest?
Ja pierdzielę, co? My naprawdę powiedzieliśmy 20 czy 10? O, fuck. Ja nie pamiętam, stary. Tak, masz rację. Ty ja powiedziałeś 20 pierdzielę. Po 20? Tak. Ile to jest? 400 nuggetsów? Dobra, przepraszam, mnie zamurowało. Tak, dobrze, że moi rodzice przyjeżdżają i ten... Ja pierdzielę, stary, mam dosyć! Co za fail! Nigdy nie nagrywajmy odcinków z rana, bo ja nie mogę. Jestem niewyspany, nie ogarnię. Nic nie jadłeś oprócz McNuggetsów? O, ja długo śmiałem się przed chwilą, ale tylko teraz uświadomiłem, że to jest 400 McNuggetsów. Że to nie jest 170, jak chcieliśmy. Humor, ja i mam, nawet nie 200, to jest 400. Ja mam humor zniszczony już do końca dnia. 400, Karol. Dobra, wyłącz 400. Tą kamerę, jedziemy do domu i będziemy jeść. Okej, tutaj dopiero 6 paczek. Dobra, daj spokój. Nie wiem, jak ty, Karol, ja już zacząłem. Smacznego. Smacznego. Lubię takie odcinki. Już ostatnie? Tak. Super, bardzo dziękuję. Przepraszam za problem. Dzięki. Do widzenia. Pan przynajmniej powiedział, że nie ma problemu. Także mam nadzieję, że serio nie ma problemu i że to nie było takie częściowe. No przepraszam, z drugiej strony nie wiem, czy mam za co przepraszać, bo ktoś się ostatnio spiął o te frytki. Że jak mogłem w ogóle, to kto zamówi tyle frytek? Bo ja pracuję w McDonaldzie. Jakiś pracownik McDonalda, nie tego. Tylko ogólnie, że on jest pracownikiem McDonalda i jakim w ogóle prawem? A ja sobie tak myślę, kurde, gościu, zapłaciłem kasę za te frytki. No jeżeli nie mogliby zrealizować, to po prostu wystarczyło powiedzieć. Nie, i tyle. No właśnie, że hej, no niestety nie damy rady, bo po prostu jest tego za dużo i nie mamy tyle frytek, nie mamy tyle rąk do pracy. No problem, ja nie robiłbym spiny, dlatego chill, naprawdę chill. Dobra, to jemy, mój drogi. Stary, czekaj, musimy to zjeść sosami. Tak, dobra. Dobra, no. Dobra, to mówisz, że wyścig o 1000 zł, tak? Tak, robimy 3 rywalizacje podczas tego odcinka. Pierwszą rywalizacją, która będzie może taka głupia rywalizacja, ale wpadło mi to do głowy. Kto wie, wyższą wieżę zbuduje z McNuggetsów? Dawaj. Co, ja myślałem, że będziemy jeść na czas? Będziemy też jeść, spokojnie, to będzie, ale takie wiesz, najpierw coś największa innego. Największa wieża? Tak. Okej. Kto wyższą zbuduje, ten wygrywa. Cię muszę z tą wygrać, bo to jest 1000 zł. Okej. Dobra. Co, wygrałem? Dobrze, więc 1-0, moi nie, drodzy. Czekaj. Dobra, Jurek, później się odbijesz. Zaraz teraz będzie. Dobra, dawaj, będzie. Nie, już spadło ci jak jęga. A, czekaj. Co z to, że ja później trzymałem? Dobra, jemy. Kolejka. Powiem tak, to lepiej niż strzępkami. No są smaczniejsze, to prawda. Chcesz kamień papier-nożyce zagrać? Kamień papier-nożyce zagrać. Dobrze, więc jest to sos, który ma, bo Jurek nawet nie wie. Ja też w sumie nie wiem. No dobra, no niby jest bardzo ostre. To dawaj, kamień papier-nożyce. Do trzech czy do jednego? Do jednego. Dawaj, 3, 4. Ja pierdzielę, jak się... Nigdy nie miałem grać w tą grę. Jak się, stary, wbiłeś na minę. Chłop po prostu sam wyciągnął sos. No nie będzie to chyba mega ostre. Tak się... Wygląda to mega ostro. A co, to jest dużo? Nie, no właśnie nie wiem, czy to ten sos jest ostry. No są takie sosy, że na patyczek po prostu bierzesz, bo jest tak ostry. I co? Props za inicjatywę. Po prostu wszystko wymyśla, żeby nie jeść. 20 jest zjedzoną. Wiesz co, Karol, po 20 nuggetsach po prostu chce mi się spać. Ja też. Trochę odpoczęliśmy, także kontynuujemy. I teraz mam drugie competition dla ciebie. Teraz będziesz szczęśliwy i nie wiem, czemu w ogóle to proponuję, no, jeżeli nie mam opcji, żeby wygrać. A mianowicie minutę odpalam, po prostu minutnik. I kto zje więcej, ten wygrywa. Włączaj. To co, 3, 4. Dobra. Wygrałem. Ile zjadłeś? 3 pół. Czyli 2-0 jest. Okej, ja liczę. 10, 11, 12. Ja zjadłem 7, stary. Zjadłeś 7 minutę? Zjadłem 7 minutę. Jutro się spotykamy i podsumowujemy, kto więcej zjadł. Co? Zapomniałeś tego. Nie, stary, powodzenia. Nie. Powodzenia. Powiem wam tak, na pewno te wszystkie nuggetsy nie zjemy, także pewnie chyba jak z frytkami będziemy ich po prostu rozdawać gdzieś, szukać chętnych ludzi do zjedzenia tego wszystkiego. Jestem ciekaw, jaka jest sytuacja Karola. Pewnie sobie leży, odpoczywa, gra w Fortnite'cika i wpierdziela nuggetsy. Jurek sobie poszedł, ja jeszcze porobiłem jakieś tam fotki, no i teraz jem McNuggetsy. No, ale mam nadzieję, że u niego okej. Kochani, ja znowu jestem na znajomym już miejscu i no trzeba też ludziom pomagać. Ja pójdę, zaraz rozdam kilka paczek dla osób, którzy naprawdę to potrzebują. Wiecie, trzeba się pomagać nawzajem. Potrzebujecie państwo może jedzenia? Ja
Dzięki bardzo. Do poczęstowania. Dobra, podjadę teraz do Karola, zobaczę jak on daje sobie radę i pojadę do domu, dalej jeść nuggetsy. Lepiej to idzie niż na przykład z frytkami, tylko brzuch mi tak już boli po tych nuggetsach. Ja znowu będę sobie obiecywał, że nie będę jadł maka, także... Nie uwierzycie, co się stało. Stoję w korku i jem nuggetsy. Tylko bez sosu niestety. A sos, powiem wam, że jest naprawdę bardzo ważnym aspektem tego wszystkiego. Bo bez sosu też nie chce się jeść, ale niestety został w domu. Nie no, dobre nuggetsy. Dobra, już wróciłem do domu i po tym całym ciężkim dniu to będzie ostatni nuggets i po prostu idę spać. Witam w nowym dniu, kochani. Zaraz sobie podsumujemy, kto więcej zjadł. Ja jeszcze nie wiem. Ale teraz zrobimy ostatni challenge o 1000 zł! Także kto pierwszy zje 20 nuggetsów, ten zwycięża. 3, 2, 1, start! Chcesz, oddam ci 1000 i tyle, ale ja... Tak? Bo tak. Dajesz się walkowerem? Tak. Wygrałem. Nie wiem, czy dałeś mi wygrać, czy nie. Dobra. 1000 zł. Dzięki. Teraz liczymy, kto ma więcej. Ja zjadłem w dzisiejszym odcinku. Raz, dwa, trzy i cztery. 80. No mieliśmy zjeść 180 tak naprawdę, 170. Okay. A ty ile? No trochę, to trochę więcej. Więc ja zjadłem swoją część, ty swoją zjadłem. Raz, dwa, trzy i prawie 7. No kilka rozdałem oczywiście, ale w sumie 7 paczek. Ja już, Karol, w ogóle nie przyjemnością nie czekam na tego. Dokładnie tak, nie dawajcie łapek w górę. Dziękuję wam za ten odcinek, widzimy się w kolejnych. Czemu to jest stary fejkowe? Co? Fejkowe 1000 zł mi dało. Dobra, do widzenia. Dobra.